strona, to samo. Biegamy w drugą stronę, się obracamy. Wracamy do ligowego grania. Przed nami mecz ze Śląskiem Wrocław. Dla Ciebie nietypowy termin do grania, czy przyzwyczaiłeś się do tego, że czasem trzeba zagrać w święta? Ja raczej się przyzwyczaiłem, ponieważ odkąd pamiętam, w Ekstraklasie gra się w święta wielkanocne, czy to lany poniedziałek, czy to Wielką Sobotę. Także tutaj nie ma problemu, jesteśmy przyzwyczajeni, rodziny też przyzwyczajone, także wszystko rozumieją, jest w porządku, wszystko jest podporządkowane jakby temu meczowi i nie ma z tym problemu. Dla Ciebie mecz z pełnym podtekstem, nie ma co ukrywać. W tym meczu w ogóle będzie naprawdę sporo takich zawodników, którzy mają w przeszłości Śląsk albo w przeszłości Pogoń. Czy jednak ten podtekst, że mamy 2 punkty do Śląska i dalej walczymy o to, żeby jak najwyżej się w tabeli przed najważniejszą częścią sezonu znaleźć? Bardziej bym się tutaj skupił właśnie na tym podtekście w tabeli, tak? Jest to mecz, można powiedzieć, o 12 miejsce i na pewno chcemy go wygrać. Mamy ten handicap, że gramy u siebie, ale musimy to pokazać na boisku. A podtekst na pewno, no, spędziłem fajne 3 lata w Śląsku, ale już zagrałem ten mecz na stadionie Śląska Wrocław, więc to jest drugi mecz, więc tutaj nie ma problemu. Na pewno będę skupiony na tym, żeby wygrać, żeby pomóc drużynie i żebyśmy zajęli te lepsze miejsce. Zagraliśmy sparing z Eintrachtem Brunswick. Śląsk nie grał sparingu, ale oni za to mieli dużo mniej dni wolnych w te 2 tygodnie. Jak Ty na to patrzysz, czy lepiej było zagrać sparing, żeby utrzymać rytm meczowy? Takie moje zdanie, że lepiej było zagrać ten mecz dla chłopaków, którzy na przykład mniej grali, i te minuty złapać, bo wiemy, że przed tym meczem będzie parę zmian wymuszonych. 2 pauzuje za kartki i Jarek odniósł kontuzję, więc te zmiany są wymuszone. Więc dla tych chłopaków, którzy wskoczą, dobre takie przetarcie przed ligowym meczem. Na pewno fajny przeciwnik, fajne doświadczenie. Później mieliśmy troszeczkę wolnego czasu, mogliśmy dobrze się przygotować na te ostatnie 9 meczy. Będziemy mogli później powiedzieć, czy to było dobre, czy nie, ale wydaje mi się, że to pomoże. Z trenerem Pawłowskim miałeś okazję współpracować. Wiesz, jaki to jest szkoleniowiec. Śląsk nie wygrał meczu wyjazdowego od początku tego sezonu. Myślisz, że tam jakaś specjalna motywacja właśnie przed wyjazdem następuje? No przed każdym meczem tam jest duża motywacja, ale no tutaj na pewno zostały 2 mecze do tego podziału i my musimy pokazać charakter i to, że u siebie jesteśmy mocni. A jeśli chodzi o trenera Pawłowskiego, no to miałem okazję od początku jego kadencji w Śląsku do końca współpracować. Jest to fajny teren, na pewno w porządku człowiek i na pewno dobrze przygotuje zespół, ale my musimy patrzeć na siebie. Zadam!